Jako prezes Rady Ministrów tej Republiki Rewiowej pragnę wygłosić krótkie exposé o zamierzeniach mojego rządu. Rząd mój dbać będzie przede wszystkim o śmiech. Tak jest, proszę Państwa. Jest to jedyny rząd, który marzy o tym, aby się z niego śmiano. Ba, a jako premier potrafię się śmiać również z samego siebie. Poznaj pannę Mani, które podobieństwo dał jej los. Takie same oczy bure, taki sam dziwnoski głos. I inne anioły krzyknęli: niech żyje młoda para Mazurtow, niech żyje młoda para Mazurtow. Małżeństwo i zupa to grób. O. Ja się boję być tu i tam, bo ja się boję być, co ma, to ma. Lecz więcej ani róż, ja marzyć nie chcę już. Ach nie, ach nie, ja utyć boję się. Niedawno rozmawiałem z pewną Angielką po angielsku i ona powiedziała mi, że bardzo lubi swój język w moich ustach. Wysoki Stasiu! Wysoki sądzie, jak jej nie uwolnisz, to możesz sobie na mnie czekać do sądnego dnia. Tam, gdzie zwykle. Bili mnie, badali treść mych słów, wodą oblewali nawet we śnie. Jeszcze jeden rok, a byłby zdrów, ale wypuścili mnie za wcześnie. A więc po co te ogromne oczy z gniewu nieprzytomne? Chcesz, to sama ci przypomnę. Co kim synie? W pierwszych latach chciałaś się o romansik mój. Jesteś dziś. Lecz przez kogo mieszkasz dzisiaj? W Konstancinie. A gdy z pracy cię wylano, kto w obronie twojej stanął? Kto do domu wrócił rano? Wiesz od kogo? Choć upadłam wtedy nisko, utrzymałeś stanowisko. Komu więc zawdzięczasz wszystko? Moim nogom.